Śląsk to miejsce, w którym jesteśmy. Czym dla Pani jest? No Śląsk to jest takie miejsce, gdzie ja się urodziłam, gdzie się wychowałam, gdzie chodziłam do szkoły, no i gdzie realizuję taką swoją misję, taki pomysł na życie, no, który nie był pomysłem, co prawda, jakoś tak się stało, sposobem na życie, pomoc dzieciakom, pomoc rodzinom. Właściwie Katowice tak naprawdę są tym miejscem. Ja nigdy stąd nie wyjechałam, no, ani na studia, ani za pracą, tylko właściwie wszystko chyba, czego doświadczyłam od dziecka po dorosłość, to jest właśnie to miejsce. Dookoła nas są dzieci i młodzież z trudnych środowisk, które borykają się z problemami większymi niż zmartwienia ich rówieśników. Z myślą o nich powstał Dom Aniołów Stróżów, organizacja pozarządowa z Katowic, której wieloletnią prezeską jest Monika Bajka. Ma przede wszystkim bardzo dobre serce i duże, ale to serce nie przesłania rozsądku i asertywności, bo z reguły ludzie o gołębim sercu albo popadają w sentyment, albo dają się wykorzystywać. Monika nie ma ani jednego, ani drugiego. Już jako studentka zarządzania w połowie lat 90. angażowała się w pomaganie potrzebującym dzieciom, młodzieży i osobom bezdomnym. Z czasem zdecydowała się poświęcić w całości tylko jednej organizacji i był nią Dom Aniołów Stróżów. Zgromadzeni wokół niego ludzie, tak zwane anioły, wychodzili na ulice Katowic, by szukać osób, którym można pomóc. Dzięki temu wielu ludzi, wstydzących lub bojących się prosić o wsparcie, je otrzymało. Monika jest taką specjalistką od pomagania, które wzmacnia. My z reguły nie zastanawiamy się, czy kiedy niesiemy pomoc, to wzmacniamy osobę, której pomagamy, czy tak naprawdę ją osłabiamy przez to, że ona otrzymuje coś, o co nie musi zabiegać na przykład. Mając taką wiedzę, kieruje stowarzyszeniem, które w województwie śląskim prowadzi 8 świetlic, terapeutycznych klubów malucha, klubów rozwoju dzieci i młodzieży oraz poradnię rodzinną. Codziennie stałą i kompleksową pomocą objętych jest ponad 130 osób w wieku od 2,5 do 19 lat, a w programach ulicznych stowarzyszenie dociera z ofertą nieodpłatnych zajęć i opieki do ponad 600 dzieci rocznie. Z kolei poradnia rodzinna wspomaga około 80 rodzin. Monika przeszła wszystkie szczeble pomagania, od osobistego zaangażowania takiego na 100% życiowego, poprzez organizowanie małych struktur, poprzez organizowanie systemu całego, tego, co w tej chwili ja bym nazwał takim najlepszym chyba modelem, jaki znam, pomagania. Dom Aniołów Stróżów działa dzięki pracy ponad 25 specjalistów, przy wsparciu blisko 100 wolontariuszy i wielu firm oraz osób prywatnych. Aniołem Stróżem całej organizacji jest Monika Bajka. Czy pomaganie może być pracą, zawodem? Pani wybrała taką ścieżkę życiową, a przecież kończyła marketing i zarządzanie. No moja historia rzeczywiście jest taka, że ja kończyłam zarządzanie, marketing i w ogóle nie miałam w planach zajmować się pomocą ludziom. Czasem te losy się tak toczą, że nie planujemy różnych rzeczy, a tak się dzieje. A co było takim impulsem do pomocy? W domu moja mama mnie tego nauczyła, po pierwsze. Jakby gdzieś takiej wrażliwości na potrzeby innych. Myśmy bardzo często przygotowywały różne prezenty, paczki dla dzieci z osiedla, takich dzieci, które mieszkały w blokach nieopodal tego miejsca, gdzie my mieszkamy. Nauczyła mnie też takiej, myślę, pomocy z godnością. Bo pamiętam, że ilekroć to przygotowywałyśmy, to zostawiałyśmy te prezenty pod drzwiami, dzwoniłyśmy do drzwi, uciekałyśmy, żeby nie czynić tej osoby zobowiązanej do okazywania wdzięczności. W tej Pani historii życiowej bardzo ważne na początku było też spotkanie z Jackiem Pikułą, od tego się zaczęło. Myślę, że to był taki moment przełomowy, że to spotkanie z Jackiem, to, że zdecydowałam się mimo wielu obaw i lęków podejść, zapytać go, czy ja bym się mogła do czegoś przydać, czy mogłabym w czymś pomóc. I to, że on powiedział, jasne,
przyjdź na Graniczną, coś wymyślimy. To było coś, co dodało mi takich skrzydeł i takiego poczucia, kurczę, może rzeczywiście ja coś mogę tutaj dać od siebie. Nie miałam kompletnie pomysłu ani co, ani jak, ani do czego ja tam będę potrzebna, ale ta otwartość dziecka i taka wiara, że to fajnie, że ktoś przyszedł i mówi, że coś chce zrobić, no dodała mi takiej też wiary w siebie, że ja mogę tutaj gdzieś się zaangażować. No i tak to się rzeczywiście potem już potoczyło, bo ja jakby zarówno pomagałam dzieciakom w Świetlicy, jak i zainteresowałam się też tą pomocą osobom bezdomnym. Jakoś bardzo mnie to dotykało. Myślę, że to, że są ludzie, którzy są tak dotknięci przez los gdzieś. To były takie w ogóle czasy zmian gospodarczych, restrukturyzacji wielu zakładów przemysłowych tutaj przecież na Śląsku. I bardzo wiele osób, które spotykaliśmy na dworcu katowickim czy w kanałach ciepłowniczych, to były osoby, które mieszkały tutaj poprzednio w hotelach robotniczych, które przyjechały za pracą na Śląsk. No i teraz taki zakład pracy został zamykany, ten hotel też przechodził w cudze ręce. Z tej dzisiejszej perspektywy pomaganie wtedy było łatwiejsze czy trudniejsze? Myślę, że to tak jak każdy medal ma dwie strony. To znaczy myślę, że łatwiejsze było to, że problemy ludzi i pewien rodzaj biedy było widać. I druga sprawa, że bardzo wiele osób naprawdę miało słaby dostęp do po prostu biednych. Nie miało ubrań, nie miało posiłków, było bardzo ubogich. Nie było całego systemu zasiłkowego, w związku z tym ludzie też byli naprawdę wdzięczni, jeśli otrzymywali pomoc. I myślę, że jeżeli porównujemy do dzisiejszych czasów, to ta bieda jest dużo bardziej ukryta, prawda? I jakby dużo trudniej jest trafić do osoby, która naprawdę jej pomocy potrzebuje. To wróćmy do historii Domu Aniołów. Ta historia rozpoczęła się 20 lat temu od pani wizyty z naręczem Salcesonu. Brzmi to trochę kuriozalnie, ale, tak, ale to jest prawda. Jacek potrafił nawiązywać kontakty z różnymi ludźmi, z firmami, które wtedy rozpoczynały swoją działalność i to było świetne i on był też bardzo przekonujący, zresztą bardzo charyzmatyczna postać i ogromnie dużo wniósł przecież dobrego tutaj w Katowicach i dzieciom bardzo pomógł i tym osobom bezdomnym. I nawiązał współpracę z jednym z centrów logistycznych, gdzie przeładowywano żywność do powstających wówczas supermarketów. No i oczywiście dużo tej żywności, no niestety, to tak pewnie trochę nadal jest, no kończyły się im terminy ważności, więc było zagrożenie, że one się zmarnują. No i my to jedzenie do placówki do Jacka otrzymywaliśmy, ponieważ ja miałam samochód, no to byłam takim jednym z dwóch kierowców jeżdżących po te jogurty, salcesony właśnie, kiełbasy czy cokolwiek innego. No ale tego było na tyle dużo, że nie byliśmy w stanie tego zużyć u Jacka w placówce, więc on mówi, podzielę się z siostrą misjonarki miłości, do Aniołów Stróżów, Katolicka Fundacja Dzieciom, no parę takich podmiotów, które w tamtych czasach już działały. No i tak rozwoziliśmy po mieście to jedzenie. Wszyscy się z tego ogromnie cieszyli oczywiście, no bo tak jak mówię, wszyscy my jako organizacja to nie mieliśmy nic. No i jedną taką partię, że tak powiem, wędlin, no właśnie faktycznie tego salcesonu miałam do zawiezienia do Domu Aniołów Stróżów, który już wtedy istniał przy ulicy Andrzeja vis-a-vis dworca, bo powstał w 1994 roku, pierwszy dom. To był rok chyba 97. To zostałam. Dlaczego została pani akurat tam? Ja myślę, że mnie ujęła taka atmosfera domu. Tego, że my rzeczywiście, że to była taka społeczność bardzo różnych ludzi, od dzieci, przez młodzież, po dorosłych. Ludzi, którzy mieli szereg problemów, często samotnych dzieciaków, porzuconych, odrzuconych. One oczywiście miały swoje domy, bo przecież my tutaj w Polsce nie mamy za bardzo zjawiska bezdomności dzieci. Natomiast takich, które rzeczywiście, no myślę, w sercach były bezdomne i w głowach. I myślę, że ta energia dzieciaków i młodych ludzi to takie poczucie niesprawiedliwości, że kurczę, że od tego, gdzie ja się urodzę, to naprawdę bardzo dużo zależy. Dom Aniołów Stróżów to zupełnie inna filozofia pomagania. Nie czekacie na potrzebujących, a sami ich szukacie. Dlaczego tak? To jest historia wyjścia na ulicę, na dworzec katowicki, na okoliczne ulice, no właśnie do dzieciaków, do młodych ludzi, którzy po tą pomoc nie przychodzą. I to jest takie nasze DNA, można powiedzieć, którym się kierujemy, że to naszą rolą jest dotrzeć do osób, które tej pomocy naprawdę potrzebują. A jak się dociera do nich? No, przez lata docieraliśmy poprzez dyżury uliczne, poprzez pracę na ulicach po prostu. Codzienne dyżury, codzienne zajęcia, my to nadal robimy. To jest taka jedna droga na pewno. Dzisiaj, tak jak mówiliśmy przed chwilą, ta bieda czy te problemy są bardziej ukryte.
A drugi problem, bardzo dużo dzieci teraz jest w sieci. Niestety jakby z jednej strony dobrze, że one nie są do tej ulicy. Tej ulicy, jak mówimy o negatywnym znaczeniu ulicy, bo oczywiście nie ma nic złego w zabawie na podwórku, ale mówimy o ulicy, kiedy dziecko jest w samotności, gdzie wiele godzin tam spędza bez wsparcia, przy wielu zagrożeniach. Natomiast dzisiaj więcej dzieci jest w sieci. Jest gdzieś w jakichś swoich mieszkaniach, w centrach handlowych czy na klatkach schodowych. Niekoniecznie widać je na ulicy. Dzisiaj, żeby dotrzeć do osób, które potrzebują pomocy, to też trzeba być trochę w tej sieci. To jest też jedno z narzędzi. Natomiast my też bardzo mocno współpracujemy ze szkołami, z przedszkolami, z wszystkimi lokalnie działającymi służbami. To pomaganie to bardzo często zabawa, wycieczka, uczenie bycia w grupie. To nie dawanie rzeczy, a doświadczeń. Jak taka pomoc jest przyjmowana? Ja myślę, że pierwszy odruch jest zwykle taki, że łatwiej i chętniej ktoś coś dostaje, niż w czymś uczestniczy. Chociaż dzieci są chętne do doświadczenia akurat, bo to jest taka natura rozwojowa dziecka po prostu. Natomiast jak rozmawiamy z rodzicami, bo oni są zawsze bardzo ważną częścią tej zmiany i tego procesu zmiany, no to jasne, że jest tak, że szczególnie dorosły w pierwszej kolejności jakby odczuwa i ma świadomość tych problemów czy tych potrzeb, które najbardziej są dotkliwe. Czyli na przykład potrzebuje funduszy, potrzebuje pomocy prawnej, potrzebuje pomocy w jakichś kwestiach mieszkaniowych. I my to też robimy po to, żeby dać ludziom siłę, żeby dać wiarę, że my przyszliśmy im pomóc. I dać wiarę, że ich życie się może zmienić. Ale nie dajemy rzeczy, faktycznie. Bo jesteśmy przekonani, zresztą doświadczyliśmy tego, robiąc tak wiele, wiele lat temu, że człowiek, który otrzymuje rzeczy, to on ich nie szanuje tak za bardzo. Znaczy, ja nie mówię, że nie można komuś czegoś czasem dać, bo to oczywiście nie można tu popadać w skrajność. Ale zdecydowanie bardziej wierzymy w to, że jeżeli ja zapracuję na to, czego potrzebuję, to po pierwsze to szanuję, a po drugie, a może po pierwsze, ja w ogóle buduje się we mnie poczucie siły sprawczej, że to ja zapracowałam. I że w związku z tym, jak nie będzie tego, kto ma mi dać, to ja też będę potrafiła sobie w życiu poradzić. Jak dziś wygląda bieda, co jest takim największym problemem ubogich rodzin? Powstaje pewien pozór, wrażenie, że nie jest źle. Że my jesteśmy dzisiaj inaczej ubrani, jako taka rodzina, która no, byłaby traktowana jako rodzina uboga, że mamy fajny telefon, że nawet zdarza się, że jedziemy w czasy, tak, że mamy dzisiaj bardzo rozbudowany system zasiłkowy. Czyli ta bieda jest mniej widoczna. Ta socjalna bieda jest mniejsza w ogóle, nie tylko jest mniejsza, ale naprawdę mniejsza, ale te problemy emocjonalne, problemy rodzinne, problemy związane z uzależnieniami, z wieloma takimi dysfunkcjami, one nadal są. I teraz rodzi się taki konflikt, jakby, bo naturalną też potrzebą każdego z nas jest utrzymać takie status quo i poczucie godności. I ciężko nam jest się przyznawać do błędów, do problemów. Więc jeżeli możemy to utrzymać, bardzo często wiele z nas utrzymuje taki pozór, że nie jest tak źle, prawda? Ale wtedy tak naprawdę, co jest problemem, to jest to, że ciężko jest dotrzeć do takich osób. Ciężko jest nie zmotywować tego, żeby one rzeczywiście miały odwagę spojrzeć, jak naprawdę wygląda ich sytuacja życiowa, że oni naprawdę cierpią, że ich dzieci też cierpią, jeżeli oni jako dorośli mają różne poważne problemy. Więc myślę, że to jest jedno poważne wyzwanie dzisiejszych czasów. A drugie jest takie, że to rozwarstwienie, ono ciągle jest bardzo mocne. Przy czym pozornie go też tak nie widać, bo jeżeli spojrzymy wyjdziemy na ulicę, no to właściwie możemy nie dostrzec tych różnic, prawda? Ale bardzo to mocno widzimy na przykład, jeśli chodzi o edukację. Mamy bardzo dużo dzieci, które w wieku lat 13-14 lat naprawdę nic nie potrafią. To jest ta bieda, która powoduje, że na starcie to dziecko jest w kompletnie innej sytuacji. Takiej, której sobie czasem nie potrafimy wyobrazić, a tego tak nie widać. A czy pomaganie można skrzywdzić? Czy pomaganie może demoralizować? Tak, zdecydowanie. Myślę, że pomaganie może krzywdzić po pierwsze właśnie, kiedy dajemy ludziom coś za darmo, bo utrwalamy taką postawę tego człowieka, ale też przekonanie o sobie, że ja mogę mieć w życiu tylko to, co inni mi dadzą. A ja jestem absolutnie przekonana, że my sobie będziemy potrafili radzić w życiu, jak będziemy mieć wewnętrzną siłę.
i my potrzebujemy czasem kogoś, kto stanie takiego anioła stróża, kto stanie za plecami i popchnie, tak, albo pociągnie z przodu, bo to różnie bywa. We właściwym kierunku, który wesprze, który da narzędzia. Ale jeżeli robię coś za kogoś, jeżeli ja mu daję bez wysiłku, to ja go właściwie upośledzam. Ja go uzależniam od siebie. A druga forma takiej destrukcji, czy takiego krzywdzenia pomocą, to jest wtedy, kiedy ja chcę bardziej niż ty i ja wiem lepiej niż ty, czego ty potrzebujesz i ja będę z tobą robić to, co ja uważam, nie respektując tego, na co ty jesteś gotowa. I myślę, że to jest bardzo też złe doświadczenie dla ludzi. To często zamyka, niektórzy temu ulegają, bo nie są wystarczająco odważni, żeby postawić granice, ale ma to syndrom przemocy właściwie nawet. Śledzą państwo losy swoich wychowanków, jak układa im się życie? Różnie. Różnie, no to są też tysiące dzieci, które i młodzieży, które przeszły przez dom anioł stróża, bo to no, licząc mówię, tego wyjścia na dworzec, to jest 30 lat, to są przecież ogrom już kawał historii. I nie tylko placówka w Załężu. I nie tylko oczywiście, bo to i ta ulica katowicka, potem pierwszy dom w Katowicach, centrum, potem cały system wsparcia, przedszkola, przez świetlice terapeutyczne, klub młodzieżowy, program uliczny, poradnia rodzinna na Załężu, ale to jest Chorzów Batory, to jest też Sosnowiec Juliusz, to są takie najmłodsze dziecko aniołowe. Więc tych dziecików jest bardzo dużo. Mamy sporo takich młodych ludzi, z których jesteśmy ogromnie dumni. Ogromnie, to jest wielka radość, kiedy oni naprawdę żyją takim fajnym życiem, kiedy mają pracę, kiedy mają swój pomysł na życie, kiedy mają dobre relacje, kiedy sami się utrzymują i potrafią o siebie zadbać, a wtedy, kiedy się coś im złego dzieje, mają problemy, to przychodzą po pomoc, a nie popadają w jakąś destrukcję. Mamy pierwsze dziecko, które poszło w tym roku na studia. I to być może dla większości osób się wydaje no, dziwne, czy też no, mało atrakcyjne, wiele osób studiuje, ale naprawdę przez 30 lat żaden nasz absolwent nie trafił na studia jeszcze, bo po prostu zajmujemy się osobami, które mają tak duże zaniedbania i tak duże deficyty. Więc nadzieją i marzeniem w pracy z nimi jest to, żeby uzyskali samodzielność, żeby mieli rzemiosło w ręku, żeby mieli fach, żeby byli niezależni. Te studia nigdy nie były celem samym w sobie. No ale ogromnie się cieszymy, mamy Sebastiana, który trafił, dostał się na studia informatyczne zresztą, więc też niełatwe wcale. I to też taka wielka radość, bo on przez wiele lat korzystał u nas z takiego wsparcia, z takiego programu, właśnie zajęć, warsztatów komputerowych, programowania komputerowego. Naprawdę się w to wciągnął i naprawdę dzisiaj studiuje i jeszcze prowadzi zajęcia dla dzieciaków w domu aniołów stróżów. A dzisiaj czasami żałuje pani, że nie jest już streetwalkerką, a panią prezes? No chyba nie mogłabym powiedzieć, że żałuję, bo ja po prostu w którymś momencie uwierzyłam, że jestem potrzebna trochę innym miejscu w naszej organizacji. Że... A tęsknię? Tęsknię do kontaktu z dzieciakami, to na pewno. To chyba, jak miałam powiedzieć, w tym sensie takiego żalu może nie, bo to już moja decyzja. Ostatecznie jako szef tej organizacji mogę zdecydować, że przestanę nim być, jakby mi tutaj przecież do niczego nie zmusza, ale... Tęsknię do takiej codzienności, takiej zwykłości. To ja byłam wychowawcą przez wiele, byłam wolontariuszką, potem wychowawcą, no, prowadziłam te świetlice, pracowałam na ulicach, więc jakby ja tą historię, ja się śmieję jak w McDonaldzie od tego, że tego hamburgera się robi po tego, że się prowadzi tą restaurację, przeżyłam, więc wiem, mam wspomnienia i one mi bardzo pomagają też pomagać zespołowi w pracy, ale czasem tego takiego paliwa od dzieciaków brakuje, bo stając twarzą w twarz z wieloma problemami, wyzwaniami jako szef organizacji, no to myślę, że czasem by mi pomogło, gdybym tej energii od tych dzieci dostała. Czy ma pani jakieś takie marzenie związane z domem aniołów stróżów? Takim marzeniem to jest to, żeby te dzieci już tej pomocy nie potrzebowały. No bo prawda jest taka, że przecież o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby one z nami były do końca życia, tylko żeby wypuścić w świat. No to jest tak, że my wypuszczamy w świat, a potem przychodzą następni i pewnie to się nigdy w tym sensie nie skończy ta potrzeba. Nie wiem, czy nie skończy dom anioł stróżów, ale nie skończy się potrzeba. Ale chciałabym na pewno, bardzo mi zależy, żeby to było miejsce, żeby... Zawsze było tak, że ci ludzie tu się czują podmiotowo traktowani, że czują, że to jest ich dom,
drugi dom, taki przez duże D. I żeby naprawdę nigdy się nie zmieniło to, że oni wychodzą z poczuciem, że są wartościowymi ludźmi i że naprawdę w życiu mogą wiele osiągnąć.